My jesteśmy po stronie drużyny Tornado Rocks, tak jak było w poprzednim meczu. I Tornado Rocks, z tego co widzę, będzie atakował. Jaki skład wybrali? Wybrali AMX-a 50-100, ISA 3, 2-13-90, 2T-54LT i T-37. Natomiast drużyna, która będzie się bronić, jest to drużyna Ding, która wybrała 2 AMX 50-100, 2 ISY 3, T-54LT, kolejny T-54LT i T-37. Przyznaję się szczerze, że troszkę zaskoczyła mnie ilość tych AMX-ów 1390, z reguły to są rzadko. Też, aż się zająkłem, jak powtarzałem dwa razy AMX 1390, ale widocznie mają plan. Jest jakiś właśnie grubsza rozkmina za tym wszystkim stoi, no ale zobaczymy, co tam zaprezentują. Na razie widzimy spokojnie rozjazd. Część zespołu zostaje na północy, jeśli chodzi o Tornado Rocks, natomiast dwa AMX-y, jeden Heavy, drugi Light, jadą na południe. Natomiast strona broniąca się, czyli zespół Ding, widzę, że dosyć mocne siły zostawia na północy. To jest takie małe zaskoczenie, bo przeważnie gdzieś tam zostaje jakiś IS-3, zostaje spotter, czasami nawet bez spottera grają zespoły. Natomiast tutaj widzimy coś całkiem nowego. Tak, tu widać... Czekaj chwilkę, przepraszam cię. Nic się nie dzieje. Więc kontynuując temat, mamy tutaj na razie ciekawe zagranie. Jest o wiele większa siła ogniowa na północy, natomiast AMX-y zespołu właśnie Tornado Rocks dojeżdżają do środka i ciekawi mnie, co dalej planują. Widzimy, że tutaj występuje wyjazd. 54 jadą na północy razem z AMX-em. Tutaj Armagenon bardzo mocno oberwał na tym przejeździe, więc to wygląda całkiem fajnie. Ciekawi mnie, kiedy zaaktywizują się te AMX-y ze środka. Widzimy, że tutaj 37 już oberwała, jeśli chodzi o zespół Ding. Perchu czas z Shokishem próbują się kitrać, całkiem na razie dobrze im to wychodzi, no ale są cały czas na linii ognia i cały czas, gdzie to nie popatrzą, to albo 54 z frontu, albo ISY walą do nich z środka, więc mimo, że to teoretycznie nie wygląda za dobrze, jeśli chodzi o ustawienie taktyczne, to wciąż o wiele lepiej się trzymają. Patrzmy też na sytuację punktową, 6400 hapsów na 7500, więc ponad 1000 punktów przewagi dla drużyny Ding, która się broni. Tutaj Armageddon bardzo ładnie wyrwał, chociaż poniżej jej średniej, bo tylko 340, więc miał trochę szczęścia. Perchu Chat cały czas sprzedaje kolejne buły, teraz negatyw z maj 1945 wyjeżdżają. Tutaj kropa kilka, 37 wyjechała, żeby zwrócić na siebie uwagę i to całkiem dobrze wychodzi. Shokish będzie musiał teraz ją dobić, ale z kolei zostanie zniszczony przez 45. Ding jednak nie odpowiedział, więc patrzmy, że to jest 4400 na 5000, więc ta przewaga Dingów zmalała znacząco. Udało się też zespołowi Tornado Rocks uciec tymi AMX-ami, ponieważ na południu, na środku tej mapy działa się większa akcja. Widzimy, że tutaj Tornado ogarnęło sytuację na północy i zaczęło kapa. Negative w tym momencie wyjeżdża swoim AMX-em 1390 pod ten standardowy budyneczek i czeka na rozwój sytuacji. Meritorius będzie dojeżdżał od północy i będzie się starał swoim ISem trzecim coś podziałać. Natomiast Ding w tym momencie jeździ po całej mapie od południowej strony. Jesteś z nami już, Sebastianie? Tak, tak, wróciłem. Tak, z tego co widzę, tutaj ładnie Tornado Rocks rozkminił to. Niestety nie widziałem, co się działo, ale widzę, że ładnie sobie zdobyli kapa i obstawili tego, ten ISM trzeci. Próbuję teraz prawdopodobnie dekapować. A reszta drużyny gdzieś tam się buja po południowej części, co jest ciekawe, bo w tej chwili jeszcze widzę, że IS-3 został podpalony i się nie gasi, więc to jest dość ciekawa sprawa. W tej chwili już dość zdecydowana przewaga po stronie drużyny Tornado Rocks, IS-3 wyparował. Drużyna atakująca trzyma kapa i ma dość dogodną pozycję tak, żeby go nie stracić, więc no tu pozytywnie, pozytywnie, jeżeli chodzi o drużynę Tornado Rocks, ale już wspominaliśmy, że ładnie to dzisiaj rozgrywają. Jak najbardziej, mają tutaj też dużo pecha w zespołu Ding, ponieważ musiał tutaj Meritorius poświęcić zapewne zestaw gaśnicy na inne rzeczy typu 5% premii dla załogi albo na przykład jakieś tam zestawy naprawcze i nie starczyło już miejsca, żeby zapakować jakąś piankę gaśniczą. No tak się niestety zemściło robi. Się. No niestety tak się robi, znaczy niestety, niestety, no zawsze trzeba mieć przewagę, jeżeli gra się jeden przeciwko jednemu. To był problem taki, że ten czołg musiał wyjechać, musiał dekapować i nieszczęśliwym trafem spowodowało to, że został podpalony. Zresztą myślę, że dużo by to też nie dało, bo on musiał wyjechać sam na trzy czołgi, które tam jeden kapował, dwa gdzieś tam go chroniły, więc no tutaj takie, no jestem, przepraszam, niestety nie widziałem, musiałem odejść na chwilę, jak to się wydarzyło, jak się te losy potoczyły, że tak, a nie inaczej po prostu się rozegrała ta bitwa.
No, bywam, rozumiemy, nic się nie dzieje. Mamy tutaj podgląd na wyniki, jeśli chodzi o punkty obrażeń. Positive bardzo pozytywnie się zapisał dla swojej drużyny. Negative troszkę mniej pozytywnie, ale również in plus. Widzimy 2800 na ISie trzecim, T-54 Armageddon 1500. Całkiem konkretne wartości natłuczone. Z kolei Ding, Halnik, również swoim AMX-em natłukł trochę z załogantów z Tornado Rocks, ale summa summarum bardzo ładnie to wyszło ekipie rosyjskiej. No i na razie europejski Ding ma mały problem, ale pamiętajcie, jest to, tak jak mówiliśmy, system Best of Five, więc co najmniej trzy wygrane muszą być, więc w najgorszym razie co najmniej jeszcze dwa starcia przed nami. Aha, czyli widzicie, nie tylko się liczy to, jak gramy, również liczy się to, ile nastukamy tego damage'a. Okej, okay, więc po stronie drużyny Tornado Rocks widzimy AMX-a 50-100, 3 ISy 3, 2 AMX-y 1390, T37. Natomiast po stronie drużyny Ding, która będzie bronić 2 AMX-y 50-100, 2 ISy 3, T54LT, kolejny T54LT i T37. No, przyznaję, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi MX-ami, które z reguły były już zlewane. Mało osób grało na te właśnie francuskie lighty, jednak widać, że panowie z drużyny Tornado Rocks jakoś potrafiły znaleźć zastosowanie ponownie dla tych małych sześciostrzałowych skubańców. Znaczy mnie naprawdę pozytywnie zaskakuje, bo drużyna na takim poziomie wykorzystuje czołgi, gdzie przez chwilę był uważany za stracone, tak? Więc jeżeli drużyna gra na poziomie, który gra w finale i sobie radzi tymi AMX-ami 1390, być może odkryli cechy, które nie zostały zastrzeżone przez inne drużyny. No, albo po prostu wiedzą o tym, że były jakieś specjalne buffy, o których się głośno nie mówiło, a w jakiś sposób znacząco wpłynęły na mechanikę grania tymi maszynami, ale to jest takie małe conspiration theory. No, A wracając do poważnych rzeczy, to widzimy, że tutaj chyba będzie standardowy rozjazd, tak czysto taktycznie. Tornado Rocks chyba będzie wjeżdżało i sami trzecimi na kapa numer 2, żeby wyciągnąć przeciwników z akademików. tak, taka standardowa taktyka, właśnie wjechanie isami trzecimi na drugiego kapa. To już wielokrotnie widzieliśmy i osoby, które oglądają nas, widziały takie właśnie zagranie tymi isami trzecimi. Chyba ostatnio z tobą jakiś czas temu streamowałem. Właśnie była wygrana przez wjechanie isami trzecimi w finale przez kapowanie. Nie wiem, kojarzysz ten temat? Coś Tak, takiego mieliśmy. było. Chyba to był Ding też, tylko nie pamiętam, z Tak. jakim zespołem grał. Więc to jest taka standardowa taktyka, wymuszenie isami trzecimi, które tu mogą pewne cooldown nagrać na akademiki i wymuszać przez kapa, żeby drużyna broniąca musiała się ruszyć. Na razie widzimy, że tutaj następuje całkiem fajne zagranie taktyczne, jeśli chodzi o Ding. Mianowicie wjeżdżają swoimi 54-kami przez środek miasta i będą się starać resetować te isy od strony tej głównej alejki na sektorze F. EF, dokładnie rzecz biorąc. Tu mamy AMX-a 50-100, który według mnie no nieszczęśliwie w miarę szybko wyparuje, chociaż tutaj T54 się zapatrzyła na T37. T37 bije się z T37, natomiast dwie T54 atakują AMX-a 50-100. Już widzę błąd ze strony AMX-a 50-100, bo rozproszył damage. Prawdopodobnie zaraz straci magazynek, już prawdopodobnie stracił magazynek, bo rozproszył te pociski pomiędzy dwa czołgi, nie starał się dobić jednego, więc prawdopodobnie przepraszam, T54LT teraz próbują dobić tego AMX-a 50-100, natomiast na kapie się dzieje, nic się nie dzieje. I trzeci kapuje, a pozostałe czołgi drużyny broniącej nie wyjeżdżają jeszcze, więc AMX-50 to zaraz wyparuje, No nie do ale końca. Zauważ, T37. że ma cały czas wsparcie AMX-a 1390 i zasuportował 37, która teraz powinna Właśnie go zauważyłem wybronić. to. T37 pierwsze wyparuje. Lol, ale fail! Jaki fail! Ze strony Szokisza nie trafił Polika. O, to było słabe! Oj, to było słabe. No niestety drużyna tutaj broniąca. Ale to szczerze był przestrzał straszny, naprawdę. No Naprawdę nic. liczyłem, że tutaj ten AMX-50 to wyparuje i T37, a tu żaden czołg praktycznie nie został poświęcony, tylko jakiś IS trzeci wyparował, który nie brał udziału tutaj w tym według mnie ciekawszym starciu. Teraz widziałeś merytorystę, który wyjechał po prostu samotnie, olał Petruchiad i Tak. Halnik, nawet nie próbowali mu pomagać. Po prostu pojedyncze sobie wyjeżdżają. Teraz Petruchiad został dobity, no i został AMX-50 ze strony Dingów, który już wiele nie powalczy. Ma przeciwko sobie sześciu oponentów, którzy już się na niego po prostu pchają na Hama, już się nawet nie zastanawiają. Widzimy tutaj Zika, który po prostu wjeżdża swoim AMX-em
Bez pardonu. Właśnie to, co widzieliśmy, dojechała im X1390 i ten magazynek po prostu no, uratował całą sytuację w tym centrum miasta, tak? Była tam według mnie sytuacja krytyczna, bo te dwa czołgi, te 37, jak X50 to powinien wyparować, wpadł 1390 i no, pozamiatał, no, nie oszukujmy się, że tu jednak się przydał, tak? Na takie krótkie dystanse, kiedy czołgiem nie trzeba gdzieś snajpić, co jest naprawdę męczarnią, bo czołg ma słaby celownik. No to tak to wygląda. Tornado Rocks kontra Dink. I teraz zwróćmy uwagę, że jest odwrócone role, czyli teraz drużyna, która wcześniej atakowała, będzie bronić. Czyli drużyna Tornado Rocks teraz jest w obronie. Do obrony wzięli AMX-50-100, 33, AMX-1390, T-54LT i T-37. Natomiast drużyna atakująca, czyli drużyna Dink, wybrała 33, RU-251, 2T-54LT i T-37. Więc zaraz zobaczymy, jaki jest pomysł rosyjskich graczy na obronę. Na razie coś klikają, jeśli chodzi o środkowy sektor mapy. Kogoś ustawią na północy, pozytyw coś klika właśnie w okolicach H6, więc ustawia swoich kolegów. Tak samo Armageddon coś tam w międzyczasie podpowiadał. Na razie widzimy, że tutaj się rozdzielają na trzy główne siły. Znaczy no, na dwie główne siły, jeśli chodzi o rozjazd, natomiast H7 Stoik będzie spotował na północy. Więc Ding chyba znowu ma pomysł na kapa numer 2. Przynajmniej tak to wstępnie wygląda. Tak, jakieś skoncentrowanie ISów trzecich w centralnym punkcie mapy. Natomiast czołgami lekkimi się rozjechali gdzieś tam na południowej stronie, więc prawdopodobnie to będzie atak na kap drugi, chociaż ten T-37 gdzieś tam próbuje wyfilować. Pewnie wyszukać sytuacji, kiedy będzie mógł wjechać na jedynkę. Widzimy tutaj blindshoty ze strony Dingu, nie wiem, czy masz okazję też to oglądać, ale strasznie mnie zastanawia, bo ostatnio w ostatnich forwotach zauważyłem, że na tym Ruinbergu zostawiają zespoły większe siły na północy. Teraz właśnie my widzimy negatywa oraz pozytywa z T-37. Z reguły tam była jeden i z trzeci, jakiś jeden heavyak, albo czasami był jakiś support właśnie z postaci takiego scouta, natomiast ja teraz... Wiem, no? Z tego 5 na 5 przeważnie atakowało się jedynkę. I przeważnie to było tak, że się tymi lightami wbijali po prostu, drużyna atakująca się wbijała w te budyneczki i być może no to też takie, tutaj też było można zastosować podobną taktykę, czyli wbić się wszystkimi lekkimi czołgami gdzieś tam w okolice A7, A6 na mapie i po prostu się tam gdzieś poukrywać za tymi budynkami, więc to jest takie według mnie miejsce nefralgiczne, bo potem ciężko jest dojechać do jedynki, kiedy na przykład dwa czołgi gdzieś tam dobrze skitrane stoją na kapie, więc być może Takie zostały, nie wiem, wprowadzone taktyki, które właśnie w ten sposób działają. Ale tu widzimy, że jest trzecie, przemieszczają się na południe, prawdopodobnie będzie wjazd sami trzecimi na dwójkę, ale tu te 54 LT od drużyny broniącej za chwilę ich zobaczy. No, tak. Już nawet zobaczyło i wystrzeliło mrak, już to oberwał 258, ale z kolei oberwał od ISA 3 jedną bułkę. No, dosyć szczęśliwo, bo dosyć mało hapsa mu to zabrało, ale widzimy, że teraz następuje tak, wyjazd Dingów. Tak. Więc będą jednak atakować i południową flankę, wbijać się na sektor K0, a tak samo podjeżdżać właśnie w okolicach kapa swoimi heavy tankami. No i tutaj widzimy pozytywa i kpolinkę na T-37, która będzie starała się robić podobny manewr jak poprzednio, czyli objeżdżać od strony miasta oponentów. Ten IS-3 w mieście, czy on zaspał, czy coś tam jest nie tak, bo tak stoi... Aha, nie. On oczekuje, a dobrze, dobrze, on tutaj oczekuje wjazdu na środek, gdyby drużyna broniąca próbowała przez środek wyjechać, tak? Podobna sytuacja jak stała AMX-50-100 w poprzedniej bitwie po stronie drużyny Tornado Rocks. Widzisz tutaj negatywa, jak się bardzo mocno wystawił. Negatyw będzie miał... wow, Halning na 54 był w stanie zrykoszetować Disa trzeciego. To jest naprawdę wielki szacunek. Ale ładnie się rozstawiły RU i T-54, więc tam generalnie będzie praktycznie straszna mordownia, jeśli coś wyspotują. Negatyw cały czas obserwuje i nie może nic tutaj pomóc swoich kolegów, ponieważ każde strzał oznaczałoby to dla niego, że zostanie masakrycznie szybko zdjęty. To jest właśnie ten wykorzystanie 1390, ile on jest mniejszy i ma ile lepszy kamuflaż, tak, od T-54LT, którego tak naprawdę nie widać, tak? Zaczął, żeby strzelił w tym momencie, pewnie by go wszyscy sfokusowali, ale on tam stoi na czujce. Więc na takie zastosowanie 1390 jako dobrego spotera. To było trzeba sprawdzić dokładnie, jakie są wartości kamuflaża, ale być może dosyć dobrze wypadają. Ale prawdopodobnie za chwilę zostanie wykryty, bo już podjechały te 54 LT na
taką odległość, że przy 50 metrach już żaden czołg się nie ukryje. Więc prawdopodobnie zaraz zostanie sfokusowany pierwszy strzał w gąski za 0. T-54 TL nie szczypie się, tu będzie ram. Tak, dokładnie. Trzeba wykorzystać przewagę swojego czołgu, czyli pancerza i wagi, żeby ramować te czołgi francuskie lekkie, ale T-54 LT przypłacił to życiem. I patrz, co już pisze Meritorius. Meritorius Potmek został zniszczony na IC-3, praktycznie napisał GG, ponieważ jego koledzy sypią się masakrycznie szybko, ten szybko strzelający Francuzy ładnie sobie poradziły z 54, Zdrów w tym momencie został dobity, Diplomat został odesłany do hangaru, no zostało już do IC-3, ale to już jest tak naprawdę dożynka. To już nic więcej nie zaprezentują ponowej Tornado Rocks, naprawdę w ładnym stylu rozklepują oponentów 3-0. Tu spójrz na to, na te ich ataki, gdzie przeważnie jest tak, kiedy jest 3-0, kiedy te dwie pierwsze drużyny przynajmniej bronią, a tutaj piękne ataki, piękna obrona, po prostu drużyna no, do zera, tak? Nie miała co powiedzieć, więc piękne rozegranie, piękne zagranie taktyczne i zarówno i skillowe, i taktyczne, bo tam rozjechanie, wypatrzenie czołgów, pomyślenie jak zagrać, no naprawdę wielki kumusz dla tych panów i wyrazy uznania. Tak jak przewidzieliśmy po bitwie ze Stronkami i też widziałem komentarze na czacie, że no to był dzisiejszy pretendent do głównego pucharu, więc widzimy, że się oczekiwania sprawdziły. Zgadza się. No tutaj nawet mamy informację, no bez straty w czołgu, no to coś znaczy, że jak już w finale jest 7-0 pogrom, no to to o czymś świadczy, tak samo jeśli chodzi o damage, praktycznie to są dwukrotności, Zeke, na przykład kontra Diplomat, ten zadał 900, ten 1500, tutaj kolejny 45 zadała 1500 po przeciwnej 800, no to był pogrom, bardzo ładnie się rozegrali panowie z Tornado Rocks i świetnie się to obserwowało, więc mam nadzieję, że będą chcieli częściej zaglądać do GoForWota i pokazywać swojego skilla. Na tą chwilę ja szybko jeszcze przerzucę w takim razie nas do tabelki, żeby zobaczyć, jak wygląda dzisiejszy turniej EuroCup GoForWot 229. Jest tutaj pokazane najlepszych 16 drużyn, z których, jak wiemy, Tornado Rocks zgarnęło główną nagrodę, czyli tak jak mówiliśmy, 250 euro. Ale pamiętajcie, że zespoły z pierwszej ósemki również dostają nagrody finansowe, reszta dostaje golda. Postaram się wbić jeszcze na szybko, mam nadzieję, że mi się odpali. Odpalił się mecz The Tuffen Giraffen versus Retarded Grand tak, Torture. Tak, na to okiem, ale tam jest jakiś problem z papi. Tak jest. W komentarzu, więc niestety wyniku jeszcze nie widzimy, więc nie możemy przekazać informacji, jak się rozstrzygnął pojedynego trzecie miejsce. Ciężko jest powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. W każdym razie w komentarzu jest napisane, że jest problem z BAPI. Niestety tak, ale trudno. Szkoda, że w tym tygodniu nie zobaczyliśmy Polski z drużyny gdzieś w finałach. Stronki, ekipa, która najlepiej sobie poradziła z naszych reprezentantów, doszła tylko do 1/4. No ale, no cóż, nie można mieć wszystkiego. Ważne, że w GoForWocie 228 mieliśmy okazję obserwować ich zwycięstwo przeciwko Too Fast Too Furious i mam nadzieję, że w 230 edycji również polska flaga będzie gdzieś powiewała na podium. Tak, przeważnie jak się obserwuje, to akurat dzisiaj wyjątkowo, według mnie wyjątkowo, nie ma drużyny na podium, przeważnie gdzieś tam na podium, czy to drugie, czy trzecie miejsce, czy nawet pierwsze, znajduje się jakaś polska drużyna w turniejach europejskich, więc naprawdę mam na wysokim poziomie naszych graczy i nie ma tutaj co marudzić, nie zawsze się uda wygrać. Dokładnie tak. Dobra, no to z naszej strony to będzie wszystko chyba. Dziękuję Wam za oglądanie GoForWota. Bardzo miło się komentowało. Z tej strony mówi do Was Mirek TV oraz Sebastian z WOTTS, którego swoją drogą serdecznie polecam, jeśli chcecie znaleźć jakiś fajny komunikator. Ja przyznaję się, korzystam może dość niedawno, bo tam chyba miesiąc czy dwa, ale nigdy się nie zawiodłem na tym serwerze, więc jeśli chcecie sobie pokomunikować z innymi graczami, czy z wasz klan może przenieść, to zdecydowanie polecam inicjatywę, którą prowadzi Seba. Sebastianie, co jeszcze ewentualnie powiesz nam na zakończenie dzisiejszego GoForWota? No, ja też dziękuję tutaj widzom, że mogli, że uczestniczyli w naszym komentarzu. Więc mnie to cieszy, jeżeli ja mogę komentować, jeżeli znajdę czas, żeby tutaj wesprzeć Mirka. Wiem, jak jest ciężko samemu to robić, bo też w środę staram się to robić. Zawsze staram się kogoś znaleźć i pomóc, więc tutaj ze swojej strony, jeżeli mam chwilę, to też staram się pomóc. A tak jak Mirek wspomniał, to zapraszam na mój serwer teamspeakowy podmyślnik ts.pl, który ma strefy dla
graczy. Jeżeli chcesz pograć w swoim plutonie, to sobie spokojnie możesz usiąść, pograć. I zapraszam też na stronę z statystykami, czyli kartę gracza, czyli wod-ts.eu. I tam możecie sobie sprawdzić swoje statystyki w World of Tanks. Dokładnie. Dobra, to już chyba oficjalnie kończymy imprezę na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu również na rozgrywki 7x7 w polskiej, a także europejskiej sekcji. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się.